Przede wszystkim przypomnieć sobie wszystko w bardzo krótkim czasie. Myślę, że taki mecz był nam bardzo potrzebny po tej przerwie. Wiedzieliśmy, że to będzie trudniejsze spotkanie niż to pierwsze w Jastrzębiu. Byliśmy gotowi na walkę. Pierwszy set przegrany na własne życzenie. Prowadziliśmy kilkoma punktami w jednym ustawieniu. Gdzieś tam przeciwnicy odrzucili nas zagrywką od siatki i wrócili do gry. Myślę, że w przyszłości wyciągniemy z tego lekcję i takie sytuacje się nie będą powtarzały. Myślę, że na pewno jak gra się w Bułgarii, w Turcji, to pierwszą rzeczą, która jest trochę inna niż u nas, to te trąbki, to ten tumult, który tutaj w hali występuje. Nie jest łatwo się do tego przyzwyczaić, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że teraz w Polsce gra się z ograniczoną publicznością, a w Belgii czy w Niemczech w ogóle bez kibiców, to na pewno myślę, że to był taki czynnik, który trochę nas zaskoczył na początku tego spotkania. Trzeba było się do tego dostosować. Na nasze nieszczęście nie udało się na tyle szybko, żeby bez straty seta wygrać spotkanie. Takie było założenie na to spotkanie i myślę, że fajnie było wrócić do rytmu meczowego, do atmosfery meczowej. Hala pełna kibiców, naprawdę fajnie się grało. Teraz już wracamy na krajowe podwórko. Mecz z Suwałkami myślę, że będzie zdecydowanie trudniejszy. Myślę, że w tym sezonie jesteśmy takim zespołem, któremu nie zdarzają się raczej takie serie, jak w pierwszym i w drugim secie, bo myślę, że te sety normalnie grając swoją siatkówkę powinniśmy dowieść, wygrać do 17, 18 czy 15 i po trzech setach być już pod prysznicem i w hotelu jeść kolację. Dzisiaj było trochę inaczej, ale myślę, że trzeba to zwalić jednak na karb tego, że nie graliśmy przez dwa tygodnie, że niektórzy od poniedziałku dopiero trenują, niektórzy trochę dłużej, także docieramy się, łapiemy znowu ten nasz rytm. Trzeba się cieszyć, że trzy punkty zdobyte, później już ten trzeci, czwarty set całkowicie pod naszą kontrolą, ale myślę, że fajnie było też poczuć trochę tych emocji, bo jak się wygrywa tak łatwo 3-0, to później głowa gdzieś jest tam wyżej w chmurach. Tutaj trzeba było naprawdę się sprężyć, naprawdę dołożyć coś ekstra od siebie i myślę, że to będzie wartościowe na przyszłość. Fajnie, że mocno się przeciwstawili. Dzięki temu musieliśmy wykrzesać z siebie więcej sił, więcej energii i włożyć więcej koncentracji w to spotkanie, bo to nam będzie potrzebne w najbliższej przyszłości. Trevor mówi, że piwo MVP. Ja się nie obrażam, pracuję ciężko. Łukasz MVP też niech się z tego cieszy, niech ma to winko, które tam właśnie ogląda. Powiem tak, no ten wyjazd to chyba najcięższy pod względem podróżowania, bo mimo, że tylko 3 dni tak naprawdę, to dwie całkowicie zarwane noce, wyjazd z Jastrzębia o 3:00, dzisiaj stąd o 2:30, także dwie zarwane nocki, ale ja ostatnio jestem do tego przyzwyczajony, także nie narzekam. Wracam do domu, do narzeczonej syna, uśmiechnięty, naładowany energią.